W połowie 2019 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej w Polsce wzrosły do prawie 17 milionów metrów kwadratowych. Całkowity popyt brutto wyniósł 1,6 miliona metrów kwadratowych. Jednak ponad milion metrów kwadratowych stanowiły nowe umowy najmu i ekspansje. Branża napędzająca popyt na powierzchnie magazynowe to tradycyjnie już operatorzy logistyczni. Po raz pierwszy w historii rynku na drugim miejscu znalazły się firmy produkcyjne. Pozostaje kolejne 2 200 000 metrów kwadratowych, co jest najwyższym wynikiem zarejestrowanym na koniec pierwszej połowy roku w historii. Region Warszawy, Wrocławia, Polska Centralna oraz Górny Śląsk nadal przyciągają największą uwagę najemców i deweloperów. Równolegle rozwijają się mniejsze rynki regionalne, takie jak Kielce, Rzeszów oraz Lublin we wschodniej części Polski. Czynsze na większości rynków regionalnych pozostały na stabilnym poziomie lub nieznacznie wzrosły.